Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek na serii Hobbergman. Dawno nie było Hobbergmana. A my, jak widzicie, najpierw może wam pokażę całą maszynę. O, proszę bardzo, to jest nasz nowy kombajn Ropa Kayla 2. Jest to kombajn do ziemniaków, jeden z dwóch standardowych kombajnów, które mamy w grze. No i właśnie w poprzedniego dnia, czyli pierwszego dnia jesieni, kupuję sobie ten kombajn, aby rozpocząć na polu numer 5 właśnie zbieranie ziemniaków. Nie pokazywałem wam tego w odcinkach, ponieważ no to pole jest ogromne, na pewno by wam się znudziło. Znaczy no, może nie jest ogromne, ale rozumiecie, ten kombajn ma, jest tylko dwurzędowy, no i na pewno by wam się szybko znudziło. Ja tutaj pracowałem dość sporo czasu, odcinka nie było. Później wam powiem dlaczego. Odcinka dawno nie było, miał być wcześniej. No ale sami rozumiecie, że teraz w naszym kraju dzieje się sporo rzeczy, no, które są ważniejsze od gier farminga. Także czasami niestety trzeba. Czasami trzeba uczestniczyć po prostu w czymś innym i wesprzeć nasz kraj. No dobrze, co tutaj się w ogóle działo, no to właśnie mówiłem wam, jest kolejny dzień, ponieważ zbieranie ziemniaków zajęło mi sporo czasu, od godziny około 12 poprzedniego dnia, czyli tego pierwszego dnia jesieni, no bo musiałem zaczekać, aż zejdzie ta rosa. No to od pierwszego dnia już zbieramy ziemniaki, no i teraz właśnie na koniec chciałem wam pokazać, jak tutaj sobie kończymy pracę. Dzisiaj rano obrządki zajęły mi dość sporo czasu. No i tak była tam dziewiąta coś w farmingu. No i chciałem wyjechać, właśnie sobie przyjechałem tym fendem z przyczepą, tym case'em z kombajnem do ziemniaków. No i myślałem, że będę mógł sobie zacząć wykopki, a tutaj nic. Okazuje się, że jest rosa, nie? No więc nie można pracować. Więc wziąłem tego John Deere'a. I jak tutaj widzicie, zaorałem połowę pola. No ponieważ po prostu nie chciałem marnować czasu. Nie chciałem po prostu marnować czasu, żeby stracić albo przewijać czas, albo czekać po prostu aż zejdzie ta rosa. No więc. Więc zaorałem. W kolejnym odcinku pewnie będziemy kończyli orkę. Prawdopodobnie. Ogólnie tutaj sobie będę jeździł, kończył tą pracę. A wam powiem o w sumie trzech rzeczach. Chciałem powiedzieć chyba tak. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, no to jest modpack, który jest, nie wiem czy, jeśli obserwujecie mojego Discorda, mój kanał na Discordzie, w zakładce Życie Gospodarstwa, gdzie tam cały czas udostępniam jakieś screeny, jakieś informacje o tej serii i w ogóle o kanale. Ostatnio udostępniłem screeny pokazujące wstępny modpack, jaki jest zaplanowany na serię zafejską. Serię na mapce Erlengraf, która wyjdzie 12 listopada jako w Alpine Farming DLC. No, dajcie znać w komentarzach, czy wam się ta seria, czy wam się ta czy wam się ten modpack podoba? Czy to jest ziemniak? Czy nie? Czy chwast? Chyba chwast jednak. Dobra. Idziemy tam dalej. No. Oprócz tego na przykład dzisiaj zamieściłem tam taki post, w którym pytam was, co sądzicie o takim ciągniku Breże, który właśnie będzie na tej serii, oprócz tego, który będzie w Alpine Farming DLC, ponieważ tam będzie taki mały burer bez kabiny. To ja znalazłem na modhubie też drugiego burera, który będzie tam. No i zadałem wam pytanie, co sądzicie o tym turze, którego do niego dobrałem. Czy ten tur przypadkiem nie jest za duży, bo tak to wygląda dziwnie. No w każdym razie tam jest ankieta, więc odpowiadajcie, co wy sądzicie. Ostatni odcinek, który był na moim kanale, taki króciutki wrzucony, bo graliśmy sobie z Fresem w niedzielę,
No to wam się chyba jednak nie spodobało, ponieważ tam jest bardzo mało wyświetleń. Łapek jest nie tak źle. Nie ma komentarzy, nie ma zbyt wielu wyświetleń, tam jest chyba tylko 8 wyświetleń. Także raczej nie spodziewajcie się więcej takich odcinków. Miał być jeszcze jeden na kanale, no ale jeśli wam się nie spodobał taki odcinek, trochę śmieszny, trochę wiecie, bardziej żartobliwie o farmingu. No jeśli wam się taki odcinek nie spodobał, no to w takim razie nie będziemy robić takich więcej odcinków. Dlaczego tak jeżdżę? Ponieważ ten ciągnik ma 250 koni, a nie radzi sobie z tą górką. Kiedy jest kombajn włączony, opuszczony i ma zbierać w tą stronę, to po prostu nie daje sobie rady. No więc dlatego od początku jeżdżę tylko w jedną stronę. Znaczy najpierw próbowałem jeszcze naokoło jeździć, kosiłem jakby po jednej stronie i po drugiej, tam na dole były skoszone wrześniaki. No ale przestałem to robić, po prostu teraz już kosiłem w jedną stronę, zbierałem te ziemniaki. Kosiłem, wykopywałem bardziej niż kosiłem. John Deere stoi, czekam, aż ktoś dokończy pracę. Kolejnym tematem, jakim chciał poruszyć, to są darmowe dwie maszyny, które dostaliśmy w ostatnim tygodniu, chyba w piątek albo, chociaż nie, w sumie nie wiem kiedy. Nie będę wam mówił, bo nie wiem dokładnie kiedy to było. Ja się to zorientowałem chwilę po fakcie. W każdym razie, dla osób, które nie kupiły DLC do DLC Class, do farminga, są dane dwie maszyny. Prasa Class Quadrant chyba i ciągnik Class Axion, ale nie wiem, który model, chyba 600 coś albo 800 coś. Któryś z tych modeli. Nie wiem, czy to są identyczne maszyny jak są w DLC Class, czy to są tylko, czy to są po prostu maszyny o podobnych modelach, a jednak trochę się różniące, nie wiem. Czy to są dokładnie te, po prostu te same numery tych ciągników i tak dalej, czy to jest ten sam dokładnie ciągnik i ta sama prasa, nie wiem. W każdym razie na stronie Farminga możecie sobie pobrać za darmo. Na ModHubie tego chyba nie ma. Z tego co tam widziałem. Mogę wam podrzucić link do tego w opisie, dobra. To podrzucę wam link do tego, jak będę pamiętał. No, także fajna, fajnie to jest, naprawdę. Jeżeli to są całkowicie nowe maszyny, to super. A jeśli nawet to są maszyny te same, które były w DLC, no to myślę, że dla osób, które nie mają tego DLC, no to jest super sprawa. Bo mogą sobie pojeździć klasem Axionem, no i prasą Class Quadrant, która jest no fajna też. No w ogóle ostatnio nam Giant Software daje trochę fajniejsze i trochę mniej fajne, ale różne właśnie darmowe rzeczy, to mi się bardzo podoba. Uważam, że powinno być sporo takich rzeczy. Teraz pewnie się na razie skończy ta właśnie to się pewnie na razie skończy, no ponieważ jak wiecie, niedługo wychodzi nowe DLC, także podejrzewam, że na razie możemy. Na razie nie ma się to spodziewać jakichś kolejnych darmowych dodatków, bo raczej takich nie będzie przez najbliższy miesiąc może. Jutro kolejne fakcity w temacie Alpine Farming, ponieważ właśnie to jest zawsze Fact Sheet Friday, czyli piątek z fact sheetami i wtedy dostaniemy kolejną porcję informacji o nowym DLC. W poprzednim tygodniu, w piątek, został zapowiedziany, znaczy zapowiedziany został wcześniej, ale pokazany na fakcie został ciągnik, jeden z tych ciągników, które mają być właśnie w DLC tej szwajcarskiej firmy. No i ten ciągnik wyróżnia to, że jest on elektryczny. Koło niego na tym fakcie możecie zobaczyć ładowarkę do niego. Jest to pierwszy ciągnik w historii farminga elektryczny. Myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Jestem ciekawy, jakie będzie miał dźwięki. Jak to będzie działało z tym ładowaniem, czy ogólnie tak jak ja bym sobie to wymarzył, no to chciałbym, żeby
To nie było tak, że podjeżdżamy tak jak teraz na stacji benzynowej, po prostu momentalnie się nam napełnia paliwo do ciągnika i płacimy jakąś kwotę i odjeżdżamy. Ja bym wolał, żeby to wyglądało tak, że musimy pojechać do tej stacji i jakiś czas poczekać, zanim nam się ten ciągnik naładuje. Nie wiem, czy Giant Software jest tego samego zdania co ja. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie jestem bardzo ciekawy, tak samo dźwięków, no bo wiadomo, że taki ciągnik elektryczny raczej powinien mieć troszeczkę inne dźwięki niż taki ciągnik, który mamy tutaj w grze, tak, niż taki case. Po którym od razu słychać, że to jest ciągnik na ropę. Włączymy sobie te koguty, odparkujemy na razie tą. O kurde. Zawsze o tym zapominam, że właśnie to przy chowaniu tego taśmociągu on się opuszcza i trzeba go chować dopiero w momencie, kiedy odjedziemy z nad przyczepy. W ogóle ten kombajn jest bardzo długi, powiem wam, i na przykład czasami na początku, kiedy tutaj było pełne pole ziemniaków i przy tym murze tutaj, o, przy tym czasami było ciężko mi tutaj wykręcać z tej strony, bo po prostu ten kombajn tam, nawet jeśli ominąłem ten mur jakby całkiem, to tutaj ostatnia ta belka tutaj, ostatnie tutaj przy pole najszersze elementy zahaczałem po prostu o ten mur przy skręcaniu. Trzeba po prostu uważać z tym kombajnem naprawdę, bo on jest bardzo, ale to bardzo długi. Nie, nie wykręcę tutaj, dobra. Trzeba go umyć, więc podejdziemy może od razu tam. No ale wykręcanie nim na gospodarstwie będzie ciekawe, na pewno. Złożymy go sobie, to będzie trochę węższy. I spróbujemy sobie tutaj wycofać. Ostatnia rzecz, jak ja chciałbym powiedzieć, nie w zeszłym tygodniu, około zeszłego weekendu, nie pamiętam, czy to była niedziela, czy to był poniedziałek, na kanale Snopki Snu pojawił się kolejny live z nowej wersji Hobermana, czyli 1.007. Pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć BT2. No i to mnie bardzo właśnie zaciekawiło, obejrzałem ten live dokładnie. Później, ponieważ zawsze są zapisy z tych live'ów, więc można nie oglądać na żywo, tylko później w wolnym czasie. Zazwyczaj tak robię, no ponieważ te live'y są naprawdę długie. Myślę, że niewiele osób ma czas akurat oglądać tam na przykład 3 godziny jakby 3 godziny z rzędu, 3 godziny od razu live z Hobermana. Dobra, jest w porządku, sięgniemy tam do tego case'a. Sięgniemy. Za chwilę wam pokażę, gdzie składuję te ziemniaki. Z tego co obliczyłem, jest ich niecałe 200 tysięcy litrów. No tak, jeśli chodzi jeszcze o tą właśnie nową wersję Hobermana Beta 1.007 Beta 2, to doszły tam w sumie dwie takie najistotniejsze rzeczy, które wam za chwilę, mogę już wam w sumie teraz pokazać. Jedna rzecz to jest taka sprawa, że oprócz oczywiście rzeczy, o których wam mówiłem wcześniej, czyli tych nowych pól, nowej części mapki, która jest w tej części gospodarstwa, nie wiem czy nie gospodarstwa, w tej części mapy, nie wiem czy widzicie moją myszkę teraz, czy nie. No w każdym razie w tej części jest jedno kilka nowych właśnie tutaj pól, farmlandów. O tym już mówiłem kilka odcinków temu. Jeśli ktoś nie widział, to będzie tutaj karta do tamtego odcinka, a druga część mapki nowa właśnie będzie tutaj, w tym obszarze. Oprócz tego w wersji 1.006, 1.007, w wersji beta 2 zostały zapowiedziane takie rzeczy jak właśnie na tej, ten budynek zostanie przerobiony, chlewnia pod spodem będzie taka sama jak była,
ale na górze jakby zostanie dobudowane drugie piętro. I tam, a tutaj z boku takie schody będą, tutaj żeby móc wejść sobie po schodach na górę. I tam będzie magazyn na Big Bagi. Taki magazyn jak na przykład na Belle, że pod R właśnie mamy to menu. Taki sam będzie magazyn na Big Bagi i różnego rodzaju zbiorniki, na przykład z nawozami. Będzie specjalna wyciągarka, za pomocą której będzie można te Big Bagi spuścić tutaj na dół lub wciągnąć na górę z powrotem. A, kombajnu nie ma. Tutaj zwykle stał. Kombajnu nie ma, ponieważ pojechał, zawiozłem go do sklepu. Zostawiłem header tutaj. Zawiozłem go do sklepu z przyczepą na header, ponieważ będziemy wypożyczali na kolejny, jeden z kolejnych odcinków albo live'ów, będziemy wypożyczali sobie header do słonecznika, bo na polu numer 3, jak wam zaraz pokażę, dojrzał już słonecznik. No i w temacie tego słonecznika, jeśli są wśród was ludzie, którzy chcieliby właśnie ze mną pograć, to zapraszam na Discorda w piątek po południu, w piątek wieczorem, myślę, że około godziny 18-19, czyli jutro. Zapraszam na Discorda i kto po prostu chce grać, to zapraszam. Będzie live prawdopodobnie ze zbioru słonecznika. Jeśli pojawią się przynajmniej 3 osoby, które będą chciały grać, to po prostu zrobimy sobie live. Jeśli nie, to w mniej osób zrobimy sobie jakiś odcinek. Także serdecznie zapraszam. Tutaj właśnie składuję ziemniaki. Ten silos już jest praktycznie pełny. Tutaj ciężko to dosypać fajnie, bo to jest tak jak widzicie zrobione. Ja tego nie usypałem tak, to się automatycznie tak usypuje. Takie fajne pryzmy, bardzo mi to podoba. I tego silosu jest, no powiedzmy, jedna trzecia. W tym pełnym silosie jest ponad 150 tysięcy litrów. A więc jakieś 8 przyczep, niecałe. A w tym drugim jest jakieś 2,5 przyczepy. A teraz właśnie dosypię jeszcze to 8000 litrów. Także około, może niecałe 200 tysięcy litrów będzie tutaj z pewnością. Tu się na pewno będziecie śmiali z mojego cofania z przyczepą, ale trudno. Okej. Okay. Tam dalej nie będziemy wjeżdżali, bo to się i tak nie będzie wysypywało. Dobra, Ctrl I. No jak widzicie, i tak się to nie wysypuje, muszę kawałeczek odjechać, żeby się właśnie tam odpowiednio nasypało. Tu stoi kramer, ponieważ jak mi się coś wysypało gdzieś, jak ten silos był pełny, już mi się wysypało coś poza silos, to po prostu to nagarniałem tam kramerem. Tutaj wentylatory są włączone, żeby tutaj wszystko chodziło. Szkoda, że tych ziemniaków nie da się jakoś przykryć albo coś. Fajnie, jakoś zamknąć te silosy. Na przykład tak jak te na kompost, że możemy zrobić o, tak, jest zamknięte. Ten silos jest całkiem pusty, bo tutaj nic już nie ma. Tak jak wam mówiłem, pszenicę będę musiał dokupywać kur. Tego kramera już są zabierzemy, bo nie jest potrzebne.
No i to zamkniemy na razie, teraz robimy wygodę. 11.30, to jeszcze w dzisiejszym dniu możemy zacząć zbiór słonecznika z tej trójki. No to fajnie. Potem trzeba uprawić i na tych polach coś zasiać, ponieważ na przynajmniej albo na, albo tylko na piątce, albo i na piątce i na trójce będzie na pewno są jakieś uprawy w zimę. Dlatego tam już pojechałem od razu tym gondirem orać. Potem byliśmy na case'a na kultywatorowanie i trzeba będzie tam coś zasiać na tego. No i chyba nawet jakieś nasiona mam. Oprócz trawy jeszcze coś tam mam chyba. Pszenicę? Możemy pojechać zobaczyć się. Pojedziemy tam wtedy, to od razu wam pokażę ile mleka mam. Niesamowite mleko mleka mamy. A oprócz tego jeszcze wam powiem tą drugą rzecz, która dojdzie w nowej wersji mapy. Tej kiszonki kukurydzianej jest strasznie dużo. Trochę mam z nią problem. Nie wiem, czy testowaliście, czy można na przykład z niej zrobić biomasę. Bo zobaczcie, z krowami to jest taki problem, że one najpierw zjedzą TMR, a później dopiero zaczną jeść kiszonkę i tak po kolei. No a jak przestaną jeść TMR, nie będą miały TMR-u w korycie, no to spadnie im wydajność, będą dawały mniej mleka. Także to jest takie średnio opłacalne, dawanie im tej kukurydzianej, można zostawić im trochę. Nie mam prasy, bo chyba prasą da się ją jakoś teraz zbudować i na przykład dawać tym krowom na pastwisku. No, wam pokażę. Pastwisko, no widzicie, jest TMR i kiszonka kukurydziana, czyli można ją niby dawać. Dobra, zostawimy tą ładowarkę. To są nasiona trawy, a nie mieliśmy jeszcze nasion pszenicy gdzieś? A wiem! Już wiem. Nasiona pszenicy są tu. Czekajcie, otworzymy sobie to. N. O! Otworzyło nam się, widzicie? Tu są nasiona pszenicy, możemy nawet... O! Mogę wam nawet pokazać. Nasiona pszenicy 1200 litrów. To może nam się to przyda. Bo w przyszłym roku na pewno chciałbym mieć pszenicę, ponieważ brakuje słomy. No pszenica dla kur i tak dalej, nie? Do produkcji nasion też się przydaje. To sobie zamkniemy. Co tu się dzieje? Tu musiałem wysypać kiszonkę... Sioną kiszonkę oraz TMR trochę, ponieważ potrzebne mi były przyczepy do ziemniaków. No więc ile tu mamy jeszcze? Wow, tak. W ogóle one strasznie anemiczne są te krowy. Ja sobie i tak podkręciłem trochę w plikach gry, żeby więcej jadły niż one standardowo jedzą. To nie jest trudne, naprawdę. To osoba, która nie ma pojęcia o jakimś modowaniu, o jakichś tam plikach gry, jest coś sobie w stanie zrobić. Jeśli trochę pokombinuję, jeśli ogarnia troszkę angielski, ponieważ mam wszystkie pliki gry są w języku angielskim. Tu sobie wymyśliłem miejsce do parkowania dla tej, no, beczki tej od Getora zielonej, w której wozimy mleko. Tu jest bardzo fajny parking dla niej. Damy im tutaj mleka. No i już wam pokażę. Tu mamy 1115 litrów. Jeszcze sobie dodoimy teraz. Naprawdę, coraz więcej tych krów tutaj nam się cieli i coraz więcej tego mleka jest. A jeszcze na pastwisku jest przecież 10 krów mlecznych, które jeszcze nie mają cielon, więc jak one nam się zimą ocielą, to tutaj będzie niesamowita ilość tego mleka. O, tutaj jest 1772 litry. Zaraz wam pokażę, co jest dalej. Jak tutaj z tym obornikiem jest? Trochę jest. To ja sobie może tego gatora zostawię. Nie gatora. Tego kamera zostawię tutaj. Niech on tu stoi. A tutaj jest beczka pełna. 4000 litrów.
I tu również jest pełno. Jak widzicie, 4000 litrów. Tutaj w tej maszynie chyba nic nie ma, z tego co się orientuję. Nie, tu nic nie ma. A, no i właśnie miałem wam powiedzieć o nowej rzeczy, która jeszcze dojdzie. Mianowicie w tym miejscu, gdzie są te tablice, plakaty na temat produkcji sera, będziemy mieli taki magazyn, znów na literkę R, czyli taki jak tutaj, że podchodzimy, wciskamy R i nam się pokazuje tutaj menu. Sekundkę. Gdzie to się podchodzi? Tutaj. O, jest. No, taki magazynek tutaj będziemy mieli. Tylko tu będą takie półeczki, jakby na ścianie wisiały. I to będą półeczki na specjalny preparat, który będziemy kupowali w takich plastikowych zbiorniczkach małych. Takich, które możemy wziąć do ręki. Nie jakichś paletach, tylko takich właśnie małych zbiornikach. W takich kanistrach, można powiedzieć. I to jest, to będzie, tam jest będzie w opisie, że to jest naturalny preparat wzbogacający do sera. I tak jak teraz, żeby zrobić ser właśnie z mleka krowiego, musimy nalać tylko mleko. Tak w nowej wersji będziemy musieli nalać mleko plus troszeczkę tego właśnie płynu. Fajne udogodnienie mi się podoba, ponieważ to trochę zwiększy realizm, no bo do samego właśnie, do samego mleka można produkować ser, ale obecnie się praktycznie tak nie robi w jakichś tam mleczarniach. Zawsze jest, są jakieś preparaty dodawane, tak? Także to nam jeszcze jakby zwiększy ten, zmieni troszeczkę ten proces produkcji. No dobra, mamy pełną łyżkę, jedziemy z tym. No to tak jak mówiłem, jutro będzie prawdopodobnie live lub odcinek nagrywany. A w jeszcze kolejnym odcinku to spodziewajcie się jakichś prac polowych. Jeśli nie będzie, albo będzie to orka właśnie tym dondirem na polu numer 5, który tam stoi. A jeśli nie, no to będzie to, będą to jakieś inne prace polowe, siew lub kultywatorowanie któregoś właśnie z pól. W ogóle jak tam terminy? Zobaczymy. Pogoda nam coś raczej zapowiada dobra, nie będzie nic padało. Jak tam terminy siewów? Teraz mamy początek. Aha, to na pszenicę i na jęczmień mamy dużo czasu. Na rzepak mamy mało czasu, ale w sumie na rzepaku też można by mieć słomę. Co tu jeszcze? Wódki to zawsze, trawa to zawsze. Koniczyna i ży to jeszcze można by. No dobra, zobaczymy. Ostatnio trochę wyhamowałem z produkcją chleba, ponieważ stwierdziłem, że to się... trzeba to robić inaczej, żeby to się jak najbardziej opłacało. To trzeba to po prostu robić troszkę inaczej. Trzeba najpierw sobie narobić dużo tych bochenków chleba, a potem dopiero później dopiero odpalić w piecu i je wrzucać, żeby piec wchodził cały czas na pełno, bo jeśli nie, to marnujecie te wióry, a ich dość sporo schodzi. Mnie już na przykład bardzo dużo zeszło tych wiórów, no a piec nie działa na 100%. Także lepiej właśnie sobie tak to zrobić. Ok. Zebraliśmy ten obornik. Już ja już chyba będę kończył ten odcinek. I na razie będę tutaj zostawiał tego save'a tak jak jest. No i czekam na piątek. Albo ktoś z was do mnie tutaj wbije i sobie pogramy.
Albo wbiję do mnie Mateusz ten press i będziemy sobie pracowali. Szczególnie też zapraszam pana Łukasza. Dawno z nim nie graliśmy, a fajnie nam się tutaj grało. Z panem Łukaszem także zapraszam do grania. Oczywiście potrzebny jest Discord, no ponieważ przez Discorda gadamy, także jeśli nie ma się Discordu, no to niestety nie pogracie z nami raczej. Mam TS-a, ale nie korzystam z niego zbytnio, bo wolę Discorda. No dobrze, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia jutro, do pogrania jutro z wami. No i jeśli wam się ten odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć.